Dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie na kolejnych zajęciach w Klubie Młodego Programisty. Ania Świć i Rafał Mitkowski. Poczekamy jeszcze chwilę, żeby zobaczyć, czy nas widać, czy nas słychać, czy do nas już dołączyliście. Pamiętajcie o tym, że zajęcia są dla Was, więc skupcie się na tym, żeby skorzystać jak najwięcej. Pamiętajcie, żeby komentarze pisać mało, jeżeli chodzi o to, co chcecie powiedzieć kolegom. Natomiast jeżeli potrzebujecie naszej pomocy, oczywiście piszcie śmiało. To co, Aniu, zaczynamy? Zaczynamy. Powiedz, o czym dzisiaj będą zajęcia? Co będziemy takiego robić? Na początku jeszcze chcieliśmy podziękować za wszystkie projekty, które dodaliście do studia scratchowego naszego KMP Studio. Bardzo Wam dziękujemy i czekamy na jeszcze większą liczbę projektów. A co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj zrobimy sobie animację rakiety w Scratchu 3.0, ale wcześniej jeszcze zaprogramujemy wirtualnego robota w taki sposób, żeby przejechał po trasie w kształcie rakiety, zachowując przy tym określone warunki. A na samym końcu ustawimy jeszcze wieżę Hanoi, tak? Tak, czyli generalnie przez cały czas będziemy ćwiczyć logiczne myślenie, które bardzo przy programowaniu jest potrzebne. A wieża Hanoi to nic innego jak przykład algorytmu, czyli też coś, co informatykom, tym co piszą programy, jest bardzo bliskie. To co? Zaczynamy, tak? Mhm. Najpierw mówię, że zaczynamy od? Zaczynamy od wirtualnych puzli, wirtualnego robota. Tak, więc prosimy, żeby nasi koledzy wkleili nam Wam adres. Zobaczcie, tutaj mamy wirtualne puzzle, czyli jeżeli chcemy wejść do wirtualnych puzli, musimy napisać na przykład www.akademia. Czyli na otwieracie sobie dodatkowe okno, ale z tym sobie już świetnie radzicie. Tak, czyli wchodzimy do Akademii i zobaczcie, klikamy na aplikację i klikamy na wirtualne puzzle. Jesteśmy już w aplikacji wirtualne puzzle. Mhm. Pomniejście sobie proszę troszkę, wtedy nam się zmieści więcej tych puzzli. Bardzo szybko przypomnimy, jak się będziemy tutaj po tej aplikacji poruszać. Zobaczcie, po lewej stronie mamy zakładki. Czarne trasy, czerwone, zielone, niebieskie. Następnie mamy zakładki z puzzlami funkcyjnymi, czyli takimi, na których znajdują się komendy. No i jak tam polecimy sobie do końca, to jeszcze mamy taką zakładkę uzupełnij, czyli będzie taki puzzel informujący o tym, że tu należy wstawić jakąś komendę. No i mamy na samym końcu też ilustracje ilustracje takie puzelki z ilustracjami. My z nich korzystać nie będziemy. Trasę tworzymy bardzo prosto. Otwieramy sobie jakąś, rozwijamy szufladkę. Klikamy na wybrany przez nas element. Następnie klikamy w miejsce, w którym chcielibyśmy, żeby się znalazł. I tak jeszcze tylko sprawdzająco, bo wydaje mi się, że już o tym wspomnieliśmy dwa słowa na pierwszych zajęciach. Powiedzcie proszę, jak w tej sytuacji zachowa się robot, jeśli postawimy go na polu start. Którędy pojedzie robot? Czy pojedzie prosto? Czy pojedzie w lewo, czy pojedzie w prawo? Dla tych, którzy nie byli na początku na zajęciach poprzednich, przypomnijmy, że roboty mogą być programowane w bardzo różny sposób. Mogą być też tak programowane, jak tutaj, czyli robot potrafi jechać po kolorowej trasie, trzymać się tej linii, czyli należy do grupy robotów line follower. Ma takie specjalne sensory. Potrafi przeczytać, co jest pod drogą i jeżeli na tej drodze są rozkazy, potrafi te rozkazy wykonać. Jest to jeden z prostszych sposobów na programowanie robotów, które na przykład są używane w fabrykach.
z hali do hali robot przejedzie, wystarczy, że ma namalowaną linię, ścieżkę, po której ma się poruszać i tej drogi się po prostu pilnuje. Ale zobaczcie, mamy skrzyżowanie i na skrzyżowaniu, jeżeli nie ma rozkazu, robot losowo może skręcić w prawo, w lewo lub pojechać prosto. Sprawdzimy? Czyli w tym konkretnie przypadku robot pojedzie losowo. Może pojechać w lewo, może pojechać w prawo, może pojechać prosto, dlatego że w każdym z tych kierunków jest trasa. Pojechał w lewo. Sprawdźmy, jak pojedzie za drugim razem. Tym razem pojechał w prawo. Sprawdźmy jeszcze raz. Zupełna losowość, tak? I teraz pojechał. Tamtym razem pojechał prosto, tak? Ja powiedziałam, że w prawo, przepraszam. Pojechał prosto. Tym razem też pojechał prosto. Pojedzie po prostu losowo. Jeśli chcielibyśmy, żeby pojechał w jakiś konkretny sposób, to musimy po prostu go o tym poinformować, czyli wybrać odpowiednią komendę. Zwróćcie uwagę, że na tych puzzlach są strzałki, które określają, z jakiego kierunku jedzie robot, tak? I w jakiej kolejności widzi te kolorowe kody. Te kolorowe kody to nic innego jak rozkaz dla robota. I jeżeli na przykład robot zobaczy na swojej drodze niebieską, czerwoną, zieloną kratkę, to wykona na najbliższym skrzyżowaniu skręt w prawo. Prawda, że proste? Proste, dobrze. Bardzo. Trasy możecie tworzyć przeróżne. To już zależy od Was, jakie będą miały kształty stworzone przez Was trasy. Rafał Wam teraz pokaże dwie jakieś przykładowe, które kiedyś stworzyliśmy. Czyli zobaczcie, pierwsza przykładowa trasa. Jak myślicie, co to jest? Tak, to jest jabłuszko i jeszcze jedną trasę. Ale może być też pas startowy dla rakiety. A to jak myślicie, co to jest? Mogą być różne rzeczy, ale najprawdopodobniej jest to gitara. I teraz tak. My będziemy chcieli stworzyć dzisiaj trasę, która swoim kształtem będzie przypominała rakietę. Ale układanie tych puzli zajęłoby sporo czasu, szczególnie jeśli ta rakieta ma być sporych rozmiarów. A my chcemy się skupić na tej części, w której będziemy tego robota programować. Dlatego przygotowaliśmy już dla Was gotową trasę w kształcie rakiety, która będzie miała puzzle uzupełni i będziemy zaraz wspólnie wymieniać te puzzle uzupełni na odpowiednie funkcyjne z komendami, tak żeby robot przejechał w taki sposób, jakiego będziemy oczekiwać. Poprosimy naszych moderatorów, żeby wkleili Wam trasę w komentarzu, link do trasy. Wtedy jak klikniecie na niego, to Wam się załaduje taka właśnie gotowa rakieta. Zobaczcie, że na trasie tej rakiety, czy na trasie tutaj ułożonej z puzli, są takie puste pola. Takie z napisem uzupełni. Tak, ja teraz powiększę na momencik. Tak, widzicie? Tu są takie pola z napisem uzupełni. Je trzeba będzie właśnie zastąpić puzzlami funkcyjnymi. Ale najpierw ustalmy, w jaki sposób ma pojechać robot. Zobaczcie, gdzie jest start. Pozycja startowa jest tutaj na samym dole rakiety. I my będziemy go programować w taki sposób, żeby przejechał tutaj przez cały kontur rakiety, tutaj górą, żeby wjechał na ten skrajny ogień, powiedzmy, żeby wjechał na kolejny ogień, następnie, żeby zjechał z trasy i jechał dotąd, aż dojedzie tutaj do wnętrza rakiety, czyli na to okienko takie jakby. Jak już dojedzie na okienko,
to on będzie poruszał się stale po tej właśnie trasie w kształcie takiego okna. Więc jeszcze raz, na początku musimy go przeprowadzić całym tutaj konturem. Jeden ogień, drugi ogień. Następnie trzeba tak spowodować, żeby nasz robot przejechał do środka, zboczył z trasy, przejechał do środka. Tu po drodze na pewno wjedzie na tą belkę, na tą wewnętrzną, krótką trasę, a następnie z niej też musi zjechać i dojechać tutaj na to okno. Więc przez chwilę zastanówcie się, jaką macie koncepcję, jak go tutaj chcielibyście zakodować, jakich kodów użyć. Na początku będzie najłatwiej, bo będziemy jechać po tym konturze, więc tutaj będziemy używać po prostu puzli kierunkowych, czyli tych jedź prosto, skręć w lewo, skręć w prawo. Zobaczcie, wystartował z dołu, pierwsze skrzyżowanie. Na tym skrzyżowaniu powinien pojechać prosto, czyli musimy znaleźć puzzle, który odpowiada za... Ups, już najpierw prosto. I zobaczcie, jedzie od dołu, czyli strzałka jest skierowana do góry. Na tym skrzyżowaniu ma pojechać prosto. Teraz tutaj ma kolejne skrzyżowanie, a tak jak pamiętacie, miał pojechać najpierw do góry, przez całą rakietę. Czyli też prosto. Tu mam wybrany puzzle, czyli też prosto. Teraz zobaczcie, kolejne skrzyżowanie, na którym może pojechać prosto, ale może skręcić w prawo, czyli tu ma pojechać prosto. Tu ma objechać całą tą trasę. Tak, nie było alternatywnych dróg, więc sobie będzie... Tu jest to kolejne skrzyżowanie. I teraz na tym skrzyżowaniu, zobaczcie, będzie jechał z góry w dół. Czyli też prosto. Ma pojechać tylko będzie prosto, nadjeżdżał z innego kierunku. Zobaczcie, to jest ważne, że kierunek, z którego będzie jechać, tak, strzałka pokazuje z góry na dół. Czyli najpierw musi zobaczyć niebieski, czarny, czerwony. Teraz jedziemy dalej. Mieliśmy pojechać tutaj na pierwszy i drugi ogień. Ogień. Czyli też prosto. Czyli tutaj ma pojechać prosto. Teraz zobaczcie, na chwileczkę zostawimy sobie to miejsce nieuzupełnione. Teraz powiem wam dlaczego. Tutaj na tym ogniu miał zawrócić. Czyli szukamy, gdzie tutaj jest zawrócić. Pod tornadem. Zawrócić. Tutaj jest. Ups. Zawróć. Tak? I teraz zobaczcie, na tym skrzyżowaniu, jak będzie wracać od dołu, to jak ma pojechać? Skręcić. Tak, w lewo. W lewo. Czyli szukamy. Skręć w lewo i musimy przede wszystkim pamiętać o kierunku, z którego jedzie, czyli na tym skrzyżowaniu skręci w lewo, tak? Tak. Teraz musimy wjechać na kolejny ogień. Teraz musimy, tak, tutaj, czyli tutaj musi skręcić w lewo, ale musimy zwrócić uwagę na kierunek, z którego jedzie, tak? Czyli z tej strony, tak jak strzałka jedzie. Tutaj skręci w lewo, pojedzie na dół. Tutaj miał zawrócić. Zawrócić. O, i zobaczcie, i tutaj dochodzimy do takiej sytuacji, że jeśli zostawimy tak jak jest, to on nam pojedzie losowo, albo w lewo, albo nam się tutaj wróci i pojedzie w prawo. Więc tutaj, mimo że nie ma tego puzzla funkcyjnego,
My musimy wstawić tutaj komendę. Gdybyśmy dali się tutaj nabrać, tak podpuścić, podprowadzić, to wtedy moglibyśmy doprowadzić do sytuacji, że on pojedzie w prawo. Tu jest potrzebna jeszcze jedna komenda, skręć w lewo. Czyli klikamy skręć w lewo i wracając ma skręcić w lewo. Tak? Tak. No i teraz musimy zrobić coś takiego, że nasz robot zboczy z tej drogi, mimo tego, że on podąża po linii, to musimy doprowadzić go do tej sytuacji, taką wydać komendę, żeby przemieścił się w prawą stronę po tych białych puzzlach i wjechał tutaj na tę trasę. Popatrzcie na te kategorie po lewej stronie komend, na te szufladki i zobaczcie, czy jest tam jakaś nazwa, która może sugerować, że to będzie to. Robot, jeżeli jest narysowana trasa, zawsze się jej trzyma, ale może też dostać rozkaz: zjedź z trasy, którą jedziesz, jedź tak długo, aż szukaj znajdziesz kolejną. Linii, aż znajdziesz kolejną trasę. Czyli zobaczcie, tutaj mamy taką kategorię: szukaj linii na wprost, szukaj linii po lewej i szukaj linii po prawej. Chcemy, żeby wjechał na tą belkę. Czyli jeżeli tu skręci w lewo, to ta belka tutaj będzie dla niego po której? Po prawej. Po prawej. Czyli dajemy mu rozkaz: szukaj linii po prawej stronie. I teraz ważny moment, zobaczcie, bo jak robot tutaj z tej trasy zjedzie i będzie sobie jechał, to może wjechać skierowany tutaj albo w prawą stronę, albo skierowany w lewą. Dlatego musimy na wszelki wypadek uzupełnić te dwa miejsca, uwzględnić, że będzie jechał w tym kierunku i uwzględnić, że będzie jechał w tym kierunku. Takie trzeba tu wstawić kody, żeby nasz robot wjechał tam wyżej na to okienko. Czyli żeby wjechał tutaj, tak? Czyli tak. Zobaczcie, jeżeli losowo pojedzie tutaj, skręci w prawo, to musimy mu dać rozkaz: szukaj linii po lewej. Po lewej. Tak? Szukaj linii po lewej. Natomiast jeśli wjedzie na pierwszą linię w lewą stronę, to tym razem będzie musiał szukać linii po prawej. Szukaj linii po prawej. Prawej. Tak? No to co? Sprawdzamy, czy się uda? Sprawdzamy. Tak? Dobrze. Teraz zobaczcie, kochani. Tu mamy naszą trasę i sprawdźmy na tamtej. Sprawdzamy. Bo to jest troszkę inny rafał. Tutaj jedzie w dół. Miał pojechać na sam dół, zawrócić. Tutaj miał tak wjechać na to górne okienko. Jakie mamy zadanie dla naszych słuchaczy? No
to słuchacze też sprawdzili, czy pojedzie. U was pojedzie inaczej niż na tej trasie, którą pokazał Rafał, bo zauważcie, ona jest tutaj troszeczkę zmodyfikowana. U was wjedzie też na ten drugi płomień. Tak? Dobrze. Czyli zobaczcie, mamy opanowane programowanie robotów, które są line followerami przy pomocy kolorowych kodów i potraficie ułożyć własne trasy, kierując się zasadami, czy na skrzyżowaniu robot idzie prosto, w lewo czy w prawo, czyli możecie też ćwiczyć logiczne myślenie. To co, przechodzimy do kolejnego zadania? Pierwsza rakieta za nami, teraz przejdziemy do Scratcha 3.0 i zrobimy duszka w kształcie rakiety, każdy według własnego pomysłu. Dobrze, kochani. Ja tylko tutaj muszę zobaczyć, o, żeby się szybko przełączyć. Pamiętacie, że jeżeli chcemy pracować w Scratchu, to musimy wpisać adres scratch.meet.edu i załaduje nam się strona ze Scratchem. My jesteśmy już zalogowani w naszym studio. Każdy z was może pracować jako zalogowany u siebie, jeżeli stworzył konto. Jeżeli nie, to najlepiej stwórzcie, będziecie tam mieli swoje prace. I teraz zobaczcie. A, nie powiedzieliśmy, że będzie konkurs. Słuchajcie, mamy w planie konkurs, w którym trzeba będzie się wykazać inwencją. To na pewno. Może się okazać, że zadanie będzie związane właśnie z tym, co za chwilkę będziemy robić. A powiedz mi, jaki mamy plan? Co za chwilę mamy zrobić? Za chwilę stworzymy swoją własną rakietę. Nie będziemy korzystać z gotowych duszków, tylko takiego duszka stworzymy od podstaw. Stworzymy dla niego różne kostiumy. Zobaczymy, jakie są możliwości tego edytora graficznego, który jest w Scratchu. A następnie dorobimy do niego jakąś animację, czyli postaramy się, żeby ta nasza rakieta sobie po prostu odleciała. Wy później po zajęciach, a ci, co działają bardzo szybko już w Scratchu, to mogą to oczywiście zrobić na zajęciach, dodacie też jakąś narrację. Jakąś narrację, która będzie opowiadała, co się z tą rakietą dzieje. Także przede wszystkim tutaj nie będzie zadaniem zaprogramować rakiety, ale najpierw nauczyć się w taki sposób tworzyć duszki, żeby można było polecieć własną rakietą. Ale tak? Potem tę rakietę własną też oczywiście zaprogramujemy. Zobaczcie. Kod jest nam niepotrzebny. Ładny, sympatyczny, ale tym razem będzie niepotrzebny. Opa. Teraz zobaczcie. Jak patrzycie tutaj na ekran, to w pierwszej zakładce mamy skrypt. Potem mamy tła, potem mamy dźwięki. Zobaczcie, że jak tutaj byliśmy, gdzie są duszki, wybieraliśmy duszki, możemy wybrać tak, że szukamy, albo właśnie to, co dzisiaj będziemy robić, stworzymy własne. Tak? I teraz, jeżeli klikniemy na ten pędzelek, to otworzyła nam się druga zakładka, czyli kostiumy. I teraz zobaczcie. Mamy taki wskaźnik zaznaczania, wybierania. Mamy taki wskaźnik, który będzie związany z grafiką wektorową, czyli będzie pozwalał nam przekształcać punkty. Mamy pędzelek, którym możemy malować. Mamy gumkę, którą możemy wycierać. Jakby coś nie wyszło. Mamy oczywiście wiaderko z farbą. Do wypełniania. Możemy wstawiać tekst. Tutaj możemy wybrać czcionkę. Możemy rysować linię. Zawsze, jeżeli coś namalujemy, możemy kliknąć cofnij. Możemy rysować oczywiście tak samo kółeczka. Możemy rysować kwadraty. Jeżeli mamy jakieś obiekty, to tutaj zobaczcie, jak mamy narysowany kwadrat 1 i jakiś kwadrat drugi, zaraz go wypełnię innym kolorem, to zobaczcie, jak klikamy na ten znaczek wybierz, to zobaczcie, że
te kwadraty, czyli wszystkie obiekty można przesuwać. Ale zobaczcie, u góry pojawiły nam się takie dwie strzałki, czyli możemy dany obiekt umieścić za obiektem, który mamy, albo przed, tak? Dobrze, czyli właściwie większość rzeczy, tutaj mamy jeszcze usuń. Tak, możemy sobie skopiować też nasze obiekty, zadaniem, żeby nie rysować od nowa, jeśli potrzebujemy więcej takich samych elementów. Zadaniem jest narysowanie własnej rakiety. Także jeżeli tutaj już jesteście w tym miejscu, czyli macie otwarty ten edytor, to ja tak bardzo powolutku pokażę, narysuję taki, powiedzmy, że to będzie człon rakiety, czyli ta główna część rakiety. A jeszcze dodamy, że chcemy, żeby ta nasza rakieta była dynamiczna, czyli żeby nie wyglądała cały czas tak samo, tylko żeby zmieniała swoje kostiumy. Wy oczywiście możecie tą rakietę zrobić o zupełnie innym kształcie. Nie musi wyglądać tak jak Rafała. Zróbcie tak, żeby to była wasza rakieta, żeby wam się podobała i kolorystyka, i kształty. Tak, może być czerwona, może być niebieska. O, załóżmy, że to jest nasz główny korpus rakiety, tak? I teraz zobaczcie. Przede wszystkim chcemy zrobić animację i dlatego tutaj zaczynamy od tego kostiumu pierwszego, bo za chwilę w kolejnych krokach pokażemy wam, jak można w Scratchu zrobić animację. No, skoro rakieta ma lecieć, to może zacznijmy od napędu rakietowego, czyli od tego, co będzie widać, że się zmienia, mianowicie... A nie damy jej jeszcze takiego czubka? No dobrze, spróbujemy w takim razie zacząć od czubka. Dobrze. Czubek. Jak możemy zrobić czubek? Okrągły czy trójkątny? Trójkątny. Trójkątny. No to zobaczcie, możemy, od razu wam pokażę, jak możemy edytować węzły. Czyli zobaczcie, mamy tutaj prostokąt. Jeżeli klikniemy, mamy teraz, pracujemy na grafice wektorowej, czyli jeżeli klikniemy na tutaj ten wskaźnik, to pokażą nam się punkty, węzły. I zobaczcie, te węzły możemy sobie dowolnie ustawiać tak, jak chcemy. Czyli na przykład, jeżeli chcemy, żeby był trójkąt, zobaczcie, że jeszcze od razu wam pokażę jedną rzecz, że jeżeli na przykład punkty możemy też usuwać, czyli jeżeli tutaj zrobię glade, to od razu usunąłem jeden z punktów, tak? Zobaczcie, że ten punkt, który tutaj jest zaznaczony, mogę sobie dowolnie tworzyć obiekty, albo rozciągając te punkty, przeciągając w dowolną stronę, albo zmniejszać liczbę potrzebnych punktów, które akurat tworzą dany obiekt, tak? Czyli, a tutaj zrobiłem nowy, teraz przyciągnąć, te mi się pojawiły. O, czyli teraz zobaczcie, tutaj mamy naszą rakietę, tak? Ona jest bardzo prosta, tak? Tutaj. No i teraz zobaczcie, chcemy zrobić ogień, czyli zobaczcie, tutaj narysuję takie, wy oczywiście rysujecie u siebie, zobaczcie, umówmy się, że to jest ogień, tak? Umówmy się, że to jest ogień. Ja oczywiście, jak tutaj jakieś punkty, zobaczcie, ile punktów się pojawiło, czyli jeżeli rysuję dowolnie myszką, no to powstaje taka krzywa łamana, która ma bardzo dużo punktów. No i teraz... Ja jeszcze tylko na sekundkę Rafałowi przerwę. Możecie też sobie zrobić tak, że tę bazową rakietę bez jeszcze ognia zostawicie jako ten kostium pierwszy, teraz go zduplikujecie i ogień pojawi się dopiero w drugim kostiumie. To co, tak od razu robimy? Dobrze. Tak, czyli klikamy na pierwszym kostiumie, robimy duplikuj i
Skoro ogień ma się pojawić na drugim kostium, w drugim kostiumie, no to teraz w takim razie mogę narysować tutaj jakieś takie, zobaczcie, płomieki, płomienie ognia. No i teraz ten ogień może być dowolnie kolorowy, tak jak chcecie, czyli na przykład może być ciemny, jasny, w zależności od tego, jakiego paliwa ma użyć wasza rakieta. No i zobaczcie, mamy takie płomienie, tak? Ale teraz zobaczcie, co się stanie, jeżeli kliknę na przykład na ten żółty obiekt, który wypełniłem. Obiekty się rozdzieliły, czyli zobaczcie, tu mamy pierwotny obrys linii, to co narysowałem, a oddzielnie mam to, co wypełniłem. I teraz, gdybyśmy tutaj się przemieszczali, no to te obiekty by się nam rozdzielały, więc zobaczcie, te obiekty, które są razem, mogę zaznaczyć tutaj, teraz akurat mi się wezmę taki, chciałem zaznaczyć tylko te dwa, tak? I zobaczcie, mogę je zgrupować. I teraz, jak obojętnie, czy powiększam, czy pomniejszam, to zobaczcie, to jest cały jeden zgrupowany obiekt. Teraz oczywiście, zobaczcie, mam już taki jeden płomień. Mogę na przykład go dowolnie przesunąć, tak? Mogę go skopiować i wkleić drugi. Mogę go obrócić symetrycznie, na przykład w tą stronę. I teraz zobaczcie, tak jak żeśmy pokazali, jak pokazywałem, zobaczcie, może być tak, że tutaj widać, że ten ogień nam wystaje przed rakietę, czyli zobaczcie, musimy tutaj dać ten obiekt do tyłu, tak? I ten drugi obiekt, który jest ten ogień, też dać do tyłu. I zobaczcie teraz tutaj po prawej stronie, widzicie, że mamy rakietę i mamy ogień. Oczywiście wy możecie zrobić ogień składający się z trzech elementów, czterech, dowolnie. Mam nadzieję, że macie większe zdolności w rysowaniu niż pewno, ja. To oj, tam, na pewno, oj, tam, tak? To na pewno. Ja wierzę w naszych uczestników. Dobrze. To zróbmy jeszcze może tak, żeby ta nasza rakieta miała ten ogień zmienny, te płomienie zmienne. Raz mniejsze, raz większe. Czyli zobaczcie, tutaj ten kostium zduplikujemy i w tym kolejnym kostiumie zrobimy, to mi się odrobinę ruszyło, zobaczcie, po prostu odrobinę mniejszy, czyli jeżeli teraz napisalibyśmy program pokaż kostium drugi, pokaż kostium trzeci, to będzie wyglądało tak, jakby ten ogień po prostu się wydobywał z dyszy. Oczywiście zobaczcie tutaj, czy on będzie węższy, czy on będzie szerszy, to zależy od waszego pomysłu. Tutaj ja nie skupiam się na grafice, czyli estetyce i wykonaniu, napisaniu tej rakiety. Staram się wam w jak najprostszy sposób pokazać, jakie są zasady. Czyli jak mamy, jak możemy przemieszczać na pierwszy plan, na drugi plan obiekty, jak możemy tutaj po kolei kopiować dłużki, jak możemy rysować własne rzeczy. Tak? Czyli zobaczcie, mamy rakietę, mamy ogień i to wszystko mamy tutaj zapisane jako duszek pierwszy, który ma jeden trzy duszek, kostiumy. Który ma trzy różne kostiumy. No to co? Może to teraz jakieś będziemy... okienko? Okienko. Dodajmy jeszcze okienko, będzie ładniej wyglądało i zaraz przejdziemy do programowania rakiety. Wasze rakiety oczywiście, słuchajcie, mogą być bardzo, bardzo różne. To są wasze rakiety, tak?
W związku z tym tutaj dowolnie tak jak chcecie, tak narysujcie. A przede wszystkim zobaczcie, że to okienko narysowałem tutaj tylko na tym pierwszym duszku. Także te elementy bazowe rakiety należałoby narysować w kostiumie pierwszym, bo nie chcemy, żeby nam się na okienka pojawiały i znikały, tylko żeby były wszędzie. Także tutaj to okienko w tej chwili zaznaczę i usunę i czekam na to, co Ania chciała powiedzieć. No to teraz przejdziemy do zaprogramowania rakiety. Czyli, przechodzimy do skryptu. Będzie nam potrzebny skrypt. I jak zaprogramujemy tę rakietę? Zróbmy może w ten sposób, że rakieta na początku będzie bez tych płomieni, wystartuje do góry, przesunie się troszkę w górę, a następnie, właściwie zanim się przesunie w górę, już się pojawią płomienie, potem wystartuje, przesunie się w górę, a potem będzie losowo sobie leciała od punktu do punktu, zmieniając cały czas te płomienie z mniejszych na większe, z mniejszych na większe. I tak cały czas będzie sobie latała i latała i latała, czyli zapętlimy ją. No to od czego zaczynamy? No pytanie, czy chcemy mieć taką rakietę, czy troszkę mniejszą, tak? Jeżeli troszkę mniejszą, bo tu nam zajmuje większość sceny. Tak, zmniejszymy sobie tą rakietę, tak? I na samym początku ustawmy, żeby ta rakieta była na tym kostiumie pierwszym, czyli bez tych płomieni jeszcze. Czyli kiedy kliknę zieloną flagę... Już, tak? Zdarzenia. Kiedy kliknę... Wybierzmy jej kostium. Kostiumy są... wyglądzie, prawda? Tak. Zmień kostium. Zaczynając od kostiumu pierwszego. Tak? Tak. Czyli zobaczcie. Tak, mamy kostium pierwszy. Tak? Tak. Teraz niech poczeka króciutko z tym pierwszym kostiumem, czyli na przykład wybierzmy, poczekaj jedną sekundę. Poczekaj jedną sekundę. Mhm. A teraz chcemy już, żeby jej się te kostiumy zmieniały. Z tych z dużym ogniem na te z małym ogniem i na zmianę i na zmianę. Czyli co musimy zrobić, żeby one się nam ciągle zmieniały? Z tym nie będziecie mieć już problemu. Tak, czyli tu mają się zmienić na kostium drugi. A tutaj mają się zmienić na kostium trzeci. No to teraz sprawdźmy. Ale teraz zmieniło nam się to tylko jednorazowo. A my chcemy, żeby te zmiany pomiędzy drugim a trzecim kostiumem były stałe. Więc co musimy zrobić? No, jeżeli mają się stale zmieniać, no to wstawimy... Ale tego pierwszego nie chcemy. Tak? O, właśnie. No to sprawdźmy. Tak, czyli rakieta wystartowała, silniki pracują, widać płomienie z dysz. No to teraz chcemy, żeby ta rakieta na początku przesunęła się troszeczkę do góry. Co jej się będzie zmieniało? X czy Y? No, czyli kiedy kliknięto? Kiedy kliknięto zieloną flagę? Tak. Poleci sobie troszeczkę do góry.
Tu X, Y, a na którym myślałaś? Czy przesuń, czy to chciałaś wybrać? No jeśli ma polecieć w górę, to co ma się zmienić? Ma się zmienić... Zmień Y. O ile my go tam do tej góry przesuniemy, tę rakietę, jak sądzicie? O ile? Jak szybko chcielibyście lecieć? To 10 to malutko troszkę, co nie? Może dodajmy więcej tutaj. Więcej? Spróbujemy 20? Mhm. A ja bym jeszcze mu trochę więcej dodała. Tak z 50. Niech sobie poleci. O, wcale tak jak widzicie, to nie jest jakoś bardzo, bardzo duża odległość, jeśli tak sobie ustawimy. No i jak już poleci nam do góry, to w tym momencie chcielibyśmy, żeby już później latała sobie losowo. Zobaczcie, mamy tutaj w niebieskiej szufladce taki bloczek. Poszukamy. Leć przez ileś sekund do losowej pozycji. O, można sobie ustawić na przykład przez 2 sekundy do losowej pozycji. Zaraz zobaczymy, co tu nam się stanie. No super, tylko poleciała i teraz zatrzymała się. To nie bardzo. My chcemy, żeby ona nam się nie zatrzymywała, tylko żeby do tej losowej pozycji później latała cały czas. Co musimy zrobić? Oczywiście, wstawić pętlę zawsze, jak najbardziej. Hop. A, nie kliknęła mi się. I żeby było widoczne to, i że ona już doleciała, a następnie znowu losuje pozycję, to tutaj jeszcze wstawmy takie malutkie czekaj. Tylko zaraz sobie zobaczymy, czy może to czekaj nie powinno być krótsze. Ja bym zmieniła tutaj na 0,5 sekundy. Zmienisz, Rafał? Już. A wy sobie dopasujcie tak jak chcecie, tak jak wam się podoba. Czy ja to mam 0,5? Tak. I wiecie co? I zobaczcie jeszcze. Tu już prawie mamy, tylko ona za każdym razem startuje nam z tej pozycji, z której skończyła swój lot. A gdybyśmy chcieli, żeby ona nam za każdym razem startowała, za każdym razem, kiedy klikniemy zieloną flagę, żeby nam startowała tutaj z dołu, to co musimy tu na początku zrobić? Tak, musimy jej ustawić pozycję startową. Zobaczcie, tutaj mamy już łatwiutko, bo on nam od razu podaje te współrzędne, w których ona w tym momencie jest. O. I teraz zobaczcie sobie, lata i lata i lata. I następnym razem, jak będziemy startować, to znowu tutaj sobie startuje z tego miejsca. My zaraz będziemy już się przenosić do kolejnej aktywności, ale fajnie byłoby, żebyście wy dodali jeszcze jakąś narrację. Czyli gdzieś tutaj na początku może się pojawić, że rakieta przygotowuje się do startu. No później, że już wystartowała. I pełna dowolność. I proponuję jeszcze, żeby to trochę ładniej wyglądało, to może dodajmy jeszcze szybciutko jakieś tło. Damy radę, Rafał, dodać jeszcze tło? No tak, postaramy się znaleźć jakieś tła, kosmiczne tła. Zobaczymy. Wybierzcie sobie, które wam się podoba. Czy mamy jakąś galaktyczną podróż? No i sprawdźmy teraz już, jak to działa z takim ładnym tłem. Wy też dźwięki możecie jakieś dodać, takie, nie wiem, w klimatach Gwiezdnych Wojen na przykład. Coś tam możecie sobie
pokombinować, pościągać. Tutaj zobaczcie, animacja była bardzo prosta ze względu na małą ilość czasu, czyli zrobiona tylko na dwóch kostiumach, stąd też mamy taki tutaj duży skok, jeżeli chodzi o płomienie, czyli możecie zrobić pośrednio jeszcze pośredni. Wasza rakieta oczywiście, zobaczcie, nasza rakieta na tym autopilocie tak nie bardzo ma, wie jak latać, czyli zobaczcie, że tak jest, po prostu zatrzymuje się, odpala i płynie. Tak, możemy jeszcze tutaj podziałać z kątem, tak, żeby też to przesunięcie było. Jak wykorzystaliśmy klawiaturę, czyli możemy sterować na przykład lotem rakiety w prawo, w lewo. Czekamy na wasze rakiety. Zobaczcie, że tutaj ta rakieta nie ma ani nie ma wyjścia dla astronautów, ani nie ma... Taka skromna jest trochę ta okienek, rakieta. Ale przede wszystkim chodziło o to, żeby pokazać, jak wykorzystać kostiumy do animacji, czyli do tworzenia animacji. Jak w prosty sposób można się poruszać po tym edytorze, który jest stworzony do tego, żeby tworzyć własne duszki. Do czego was zachęcamy. Dokładnie tak. A wy dopracujcie proszę i swoje rakiety, i dopracujcie również swoje projekty, swoje skrypty, tak żeby były znacznie bogatsze niż nasze, żeby w tej rakiecie rzeczywiście coś się działo, żeby to było takie dynamiczne i fajne. A teraz z powrotem przeniesiemy się na prezentację, tak, bo widzę, że czas już nam bardzo, bardzo mocno ucieka. Tak, zobaczcie, malutko kochani. Malutko tego czasu zostało. Tak, zobaczcie, a mieliśmy kochani, przewidzianą jeszcze wracamy jedną na prezentację aktywność. I teraz zaczynamy od takiej rzeczy jak właśnie. Każdy programista, każdy, kto chce pisać programy, musi wiedzieć, co to jest algorytm, czyli jak w poszczególnych krokach powtórzyć daną czynność, żeby otrzymać efekt końcowy zawsze taki sam, jak chcemy. Czyli zobaczcie, ktoś kiedyś wymyślił taki przykład, jeżeli chodzi o wieżę Hanoi. Mianowicie mamy tutaj do ustawienia krążki i te krążki można ułożyć tylko w odpowiedni sposób, żeby zawsze dojść do tego samego rozwiązania. Czyli ogólnie chcemy taki układ krążków przenieść tutaj. Ale nie możemy sobie to tak przestawić, jak sobie chcemy. Tylko są dwa warunki, o których musimy pamiętać. Nie można kłaść większego krążka na mniejszy. Zawsze to mniejszy musi być położony na większy. I nie można przekładać kilku krążków jednocześnie. Możemy przekładać tylko po jednym krążku. Tutaj już jest taka dosyć skomplikowana pokazana sytuacja, bo tych elementów jest dużo. Czym więcej będzie krążków, tym zadanie będzie trudniejsze. My teraz przeanalizujemy to na takiej wersji łatwej, składającej się z czterech elementów. Wy oczywiście możecie sobie spróbować tych elementów dodać znacznie więcej. W poście i w mailu otrzymaliście informację, że będą potrzebne cztery kubeczki i będą potrzebne cztery kółeczka. Po co są te kółeczka? Dlatego, że zobaczcie, kubeczki mają identyczną średnicę, identyczną wielkość, więc ciężko byłoby nam tylko na kubeczkach pamiętać, jaki był ten pierwotny ich układ, jakie było ustawienie. Więc tutaj mamy taką legendę, taką podpowiedź, że granatowy to jest najszerszy, pomarańczowy jest drugi w kolejności, później różowy i później zielony. I teraz, jeśli też macie takie kubeczki, to tutaj przygotujcie sobie jeszcze takie bufory, czyli takie dwie kropeczki. One będą oznaczały te miejsca, na których będziemy tymi kubeczkami manipulować. Tu je możemy przesuwać na te miejsca. I spróbujcie sobie samodzielnie dojść do sytuacji, że przestawicie taką konstrukcję tutaj, ale pamiętając o tych warunkach, że nie możemy układać mniejszego krążka na większego krążka na mniejszym, przepraszam. I drugi warunek, nie możemy naraz przekładać kilku krążków. Zawsze tylko jeden krążek. Spróbujcie przez chwilę pomanipulować nimi.
Nie będzie to, nie damy Wam niestety dużo czasu, dlatego że chcemy Wam jeszcze pokazać jeden taki algorytm, który zagwarantuje sukces, jeśli będziemy postępować zgodnie z nim, to uda nam się na pewno tę wieżę ułożyć, ale najpierw spróbujcie samodzielnie i zobaczycie, jak to wychodzi. Potrzeba jest oczywiście kilka ruchów. Zobaczcie, tak? Czy najpierw zielony w prawo, potem różowy, potem pomarańczowy, czy odwrotnie, tak? Tutaj chodzi o to, że z jednej strony ćwiczymy logiczne myślenie, ale też ćwiczymy algorytm, czyli takie rozwiązanie, które zawsze prowadzi do otrzymania konkretnego efektu w sposób powtarzalny. Dokładnie tak. I my tutaj wykorzystamy algorytm iteracyjny. Na czym on będzie polegał? W jaki sposób będziemy przesuwać te nasze kubeczki, które będą symbolizowały określone krążki? Będziemy na początku przenosić najmniejszy krążek na kolejny słupek. W naszym przypadku najmniejszy to jest zielony. Następnie będziemy wykonywać jedyny możliwy do wykonania ruch. Zaraz zobaczycie na kolejnej planszy, że jak przeniesiemy ten najmniejszy krążek, to tam rzeczywiście już w kolejnym ruchu nie będzie wyboru. Będziemy wykonywać jedyny możliwy do wykonania ruch, ale z założeniem, że nie wolno nam zmienić położenia krążka najmniejszego. Czyli tym najmniejszym nie możemy manipulować w każdym ruchu. I te punkty, pierwszy, drugi, będziemy dotąd powtarzać, aż osiągniemy założony efekt. Czyli jeszcze raz, na początku przenosimy najmniejszy krążek. O, już Rafał przeniósł, a ja nie zauważyłam. Przenosimy najmniejszy krążek tutaj na ten sąsiadujący bufor i następnie teraz wykonujemy jedyny do wykonania ruch, zakładając, że nie wolno nam ruszyć naszego zielonego kubeczka. Czyli co możemy przesunąć, a właściwie musimy? Musimy przesunąć kubeczek różowy. Świetnie. Teraz kubeczek zielony w naszym przypadku, bo ten jest najmniejszy, wy możecie mieć inne kolory, przesuwamy na następny bufor. Świetnie. No i znowu wykonujemy jedyny możliwy ruch, który nie zmienia położenia naszego kubeczka najmniejszego, zielonego. I kolejno zajmujemy się znowu tym najmniejszym krążkiem, czyli w naszym przypadku to jest zielony kubeczek. Dokładnie tak. I kolejny krok. I teraz znowu zielony. Świetnie. Zobaczcie, teraz doszliśmy do takiej sytuacji, że tutaj granatowy jest osamotniony. Granatowego nie możemy postawić przecież na zielony, więc jedynym możliwym ruchem jest, że granatowy powędruje tutaj. Świetnie. Teraz musimy przestawić kubeczek najmniejszy. Super. Znowu kolejny ruch możliwy, który nie zmienia położenia kubeczka zielonego. Świetnie. Znowu przemieszczamy kubeczek zielony. Teraz jedyny możliwy ruch, który nie spowoduje przesunięcia zielonego, czyli teraz pomarańczowy musi sobie podziałać. Świetnie. Znowu przesuwamy zielony o jedną pozycję. No i teraz zobaczcie, różowy już nam teraz trafi na pomarańczowy. No i zostaje ostatni ruch, kubeczek zielony przechodzi na czubek wieży. I zobaczcie, taka sama wieża nam wyszła jak na początku, tylko przesunęliśmy ją z tej pierwszej pozycji tutaj na ten ostatni bufor. Tych ruchów nie było tutaj bardzo dużo, dlatego że nie mieliśmy dużo krążków. To były tylko cztery krążki. Natomiast z każdym kolejnym krążkiem
będzie trudniej. Trzeba będzie tutaj bardziej, więcej tych ruchów zrobić, więc możecie sobie popróbować. Sprawdźcie, czy Wam też się uda to ułożyć tak całkowicie samodzielnie, bez zaglądania do tych slajdów. Natomiast jak coś nie będzie wychodziło, to wtedy do tych slajdów możecie zajrzeć. Pamiętajcie, że przy tym rozwiązaniu iteracyjnym, to jeszcze raz przypomnimy, jak będziemy poruszać krążkami. W naszym przypadku to są kubeczki. Najpierw najmniejszy krążek przenosimy na kolejny bufor, czyli u nas jest ta kropeczka, taki słupek, bo gdyby to były krążki, to tak jak widzieliście na tym pierwszym slajdzie, gdzie były drewniane, je po prostu się wkłada dokładnie na taki słupek. My tu mamy taką wersję samoróbkę. Następnie wykonujemy jedyny możliwy ruch, który jest do wykonania, pamiętając o tym, że nie zmieniamy położenia krążka najmniejszego, czyli w naszym przypadku nie ruszamy kubeczka o kolorze zielonym. No i dotąd powtarzamy na zmiane te punkty jeden i drugi, jeden i drugi, jeden i drugi, aż dojdziemy do finalnego rozwiązania, aż uda nam się przemieścić tę wieżę na naszą ostatnią kropkę. Wieża na początku i wieża na końcu ma ułożone krążki w takiej samej kolejności. Dokładnie tak. Pamiętajcie, że czekamy na Wasze skreczowe projekty, Wasze piękne skreczowe animacje z rakietami. Czekamy na regulamin. Jak tylko dostaniemy, to zrobimy konkurs. I cały czas też namawiamy, żebyście swoje projekty umieszczali w KMP Studio. Wtedy my możemy je podziwiać. Te, które są fantastyczne. Więc jeśli robicie też jakieś inne projekty i chcielibyście się nimi podzielić, to też jak najbardziej możecie się pochwalić. Z ogromną radością będziemy je podziwiać, oglądać i patrzeć, jak się fajnie rozwijacie. To co, na dzisiaj to chyba już wszystko. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Zwracajcie uwagę na posty na Facebooku, bo lada dzień, lada moment może się pojawić informacja, że zbliża się konkurs, więc warto tutaj tego pilnować. Jeśli się ta informacja nie pojawi przed następnymi zajęciami, to być może pojawi się właśnie na zajęcia, na które serdecznie zapraszamy. Już za tydzień. Na zajęciach. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Tak powolutku, żegnamy się z Wami.